Cześć, tu Luke Forbuk. Dzisiaj przychodzę do Was trochę w innej scenerii, wieczorową porą. Nagrywam u siebie w sypialni, ale mam nadzieję, że podoba Wam się widok za mną. Dzisiaj nagram dla Was trzy filmiki, trzy osobne recenzje, ale będę je puszczała dzień po dniu. Zaczynamy od książki, która też jest cały czas na listach bestsellerów i jeśli chodzi o wersję papierową i o wersję elektroniczną. Dosyć sporo też się o niej mówiło. Widziałam też sporo recenzji pozytywnych na BookTubach. Natomiast czy mi się również podobała, czy mnie zaskoczyła? O tym za chwilę. Teraz na początek, z jaką książką przychodzę? Otóż jest to książka pisana przez Robina Dricka i Cameron Staff. Jak czytać ludzi? Książka szeroko reklamowana jako po prostu super poradnik, jak odczytywać zachowania ludzkie, reklamowana, że to były agent FBI opisuje tutaj właśnie, jak ich uczą, jak to, nie wiem, na co należy zwrócić uwagę o szkoleniach behawioralnych. I czy rzeczywiście, powiem Wam, tak jest? No, szczerze, ja się na tej książce bardzo zawiodłam. I chociaż czyta się ją dobrze, to powiem Wam, że tej wiedzy merytorycznej jest niewiele. Albo jest ona dla nas tak oczywista, że jak zastanawiam się nad tym, co pisze autor i że muszą przechodzić szkolenia behawioralne, żeby taką wiedzę pozyskać, no to nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona, bo wydaje mi się, że większość z nas ma taką wiedzę po prostu wynikającą z doświadczenia, z relacjami z innymi ludźmi. To, co też gdzieś, jakby czym się charakteryzuje ta książka. Ta książka to nie jest tylko poradnik, to w większości, w zasadzie w ponad 50%, to jest opis różnego typu sytuacji, historii autora, czyli tego agenta FBI, z jego pracy. Natomiast to, co powiem Wam, mnie drażniło, to że często te jego gdzieś tam opisy sytuacji, te jego wspomnienia z tej pracy nie odnoszą się bezpośrednio do tego, co on porusza, tak? Czyli nie wiem, gdzieś tam mówi o wiarygodności. Oczywiście, że tam, nie wiem, on współpracował głównie z Rosjanami i z rosyjskimi szpiegami. No ale opisywał, powiem Wam, taki dziwny sposób budowania tej wiarygodności, że później jak przedstawiał w punktach, czyli na czym polega wiarygodność, to często było to rozmyte. Tak? Tak samo pozostałe gdzieś tam elementy, jak zaufanie. O innych Wam już nie będę wspominać, jeśli będziecie chcieli, to sobie sięgniecie do tej książki. Natomiast przytoczę Wam, powiedzmy, kilka, żebyście znali poziom merytoryczny. Na przykład 10 negatywnych przesłanek dotyczących trwałości relacji. Czyli kiedy można sądzić, że ta relacja nie będzie trwała. Przełożony często zapomina, jak masz na imię i jest mu to obojętne. No słuchajcie, no jeśli jesteśmy gdzieś zatrudnieni i przełożony, nie wiem, cały czas nie wie, jak się nazywamy, ma nas gdzieś, to przecież nie sądzimy, że on nas, nie wiem, będzie z nami miał jakąś długotrwałą relację. No nie sądzę, żeby ktoś z nas miał takie przeświadczenie i czy trzeba było to spisać jako coś odkrywczego i że oni muszą się tego uczyć na szkoleniach behawioralnych, to powiem Wam, bardzo mnie to zaskoczyło. Druga przesłanka. Zatrudniono Cię na umowie na czas określony i brak sygnałów, że zostanie przedłużona. Czyli pracujesz przez dłuższy czas na umowie na czas określony i nikt nie chce Ci tej umowy przedłużyć. No to słuchajcie, to jak możemy sądzić, że nie wiem, ta relacja będzie trwała? Tak? Kolejna przesłanka. Przełożeni sprowadzają wszelkie rozmowy do powierzchownej, oficjalnej wymiany służbowych informacji. Nie wchodzą z Tobą w żadną głębszą relację.
Czwarte. Inni pracownicy na podobnym stanowisku dostają wcześniej od ciebie ważne informacje. Piąte. Przełożony nigdy nie pyta cię o dalsze plany. Szóste. Nie uczestniczysz w żadnych spotkaniach towarzyskich związanych z pracą. Siódme. Współpracownik zachowuje się grubiańsko. Ósme. Chcesz wziąć na siebie więcej obowiązków, ale zwierzchnik odmawia. No to, słuchajcie, to są tak oczywiste, czyli że jeśli cały czas dostajemy sygnały negatywne, to chyba nikt z nas nie myśli, że ta relacja będzie trwała i że jest lubiany w pracy. Tak? A ten autor tu podaje, jakby to było coś odkrywczego. Tak? Tak samo, nie wiem, jako pozytywne znowu przesłanki. No teraz wam powiem, no to myślę, że większość z was spodziewa się, jakie mogą być pozytywne. Czyli ludzie uwzględniają cię w długoterminowych planach. Dostajesz umowę na czas nieokreślony. Starają się ustanowić zwyczaje dotyczące waszych relacji. Z entuzjazmem włączają cię w swoją sferę wpływów. Traktują cię jak kogoś niezastąpionego. Co pewien czas dostajesz awans, pochwały lub inne wyrazy uznania. Otrzymujesz pochwały i nagrodę typowe dla trwałych relacji. Przełożeni zachęcają cię, byś brał udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach, czy podjął dodatkowe studia. Zachęcają cię do udziału w związanych z pracą wydarzeniach towarzyskich. Przeważnie mówią my, a nie ty lub ja. Stale o ciebie zabiegają, nie są pewni, że zostaniesz z nimi na zawsze. I to świadczy o tym, że komuś zależy na trwałej relacji. No słuchajcie, no są tak oczywiste jakieś elementy, że naprawdę powiem wam, czytając to, to jakby nie ma nic odkrywczego w tej książce i wydaje mi się, że większość z nas po pierwsze będzie trochę znudzona dygresjami autora odnośnie swojej pracy w FBI, a po drugie jego rady dla większości mogą nie być jakieś odkrywcze. No i tak jak mówię, ta książka może nie wnieść nic w ich życie i nic zmienić. I czy się dowiedzą z tego, że teraz potrafią czytać ludzi? Jeśli ktoś nie ma takiej podstawowej wiedzy, jeśli ktoś ma problemy z tym, że odczytaniem, czy ktoś go lubi, czy nie, bo na przykład ktoś mnie lubi, czyli dzieli się ze mną tajemnicami, chce być moim przyjacielem, ktoś inny nie chce, czyli mnie nie lubi i uzna to za odkrywcze, no to to jest książka dla niego. Jeśli natomiast większość z tych elementów jest wam znana, to myślę, że ta książka nie będzie dla was ciekawa. To tyle, tak na krótko. Pozdrawiam. Jeśli ktoś chce, to sięgnie. Ja nie polecam. Miłego wieczoru. Pozdrawiam.